Pierwszy Marcelina Winkowska, tor drugi Alicja Rajewska, tor trzeci Jagoda Mierzyńska, tor czwarty Martyna Kotwiła, tor piąty Marlena Gola, tor szósty pusty, tor siódmy Olga Pietrzak i tor ósmy Klaudia Adamek. Przyglądamy się szczególnie torom numer 4 i 5, ale może jakaś niespodzianka, kto wie. Startowały, tym razem obyło się bez fal startu. Fantastyczna reakcja Jagody Mierzyńskiej na torze trzecim, ale teraz próbuje ją gonić Martyna Kotwiła na torze czwartym. Ona wychodzi na prowadzenie. Walczy teraz Bark-Bark z Marleną Golą. Kotwiła chyba jednak pierwsza w tym wyścigu na 100 metrów, chociaż jeszcze poczekajmy. Taki rzut na metę wykonała zawodniczka RLTL-u ZTE Radom, by ta linia barków jak najszybciej znalazła się linii mety. Jednak Martyna Kotwiła ze złotym medalem, a Marlena Gola będzie musiała się cieszyć z medalu srebrnego. Ta, która wystartowała najszybciej, a więc Jagoda Mierzyńska z ZTS-u AWF Wrocław. Na miejscu trzecim czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie czasów tego biegu. Medalistki już znamy. No gdyby dwa metry dłużej tego, więcej tego dystansu było, to śmiem twierdzić, że Marlena Gola mogłaby wyprzedzić Martynę Kotwiłę, no ale to jest bieg na 100 metrów, a nie na 102 metry. Zatem triumf Martyny Kotwiły, 11.51, jak było z wiatrem. Na razie ten wskaźnik wiatromierzy pokazuje, że wiało w plecy z siłą 2,2 metra na sekundę, ale nie wiem, czy to było w momencie rywalizacji na 100 metrów, czy to w tej chwili. O, tutaj mamy 2,3, no więc te rezultaty nie mogą być uznane za oficjalne, niemniej jednak...